Nie wiem. Czy my chcemy jeszcze dzisiaj szukać jakiegoś innego deku? Czy my chcemy szukać jakiegoś deku? Nie wiem. Arthas kontra Uther! Będę walczyć z honorem. Za Lordaeron! Pewnie Kierzaka to może być część miasta. Szczerze powiedziawszy, to nie mam pojęcia. Znaczy, po opisie to mam pojęcie, gdzie, w których to rejonach jest, może być. Ale w tych rejonach nie ma 15-20 minut spacerkiem do deptaka, tylko tam, nie wiem, 5 maksymalnie. Może chcę pograć jakąś inną grę. Światło gaśnie, ale walczymy dalej. Świecu nie zostają. Dobrze cię widzieć. Zrobimy się tak. Weźmiemy się to. A jak on zabija, to się skrzesi. Udało mi się. Dawno to było, mówię tak pila ze drzwi. A, to chyba wiem gdzie. Myślę. Tak se myślę, że se wiem. Pokutuj za swoje czyny! Pokutuj za swoje czyny! Czemu nie streamujesz na YouTubie? Wolisz Twitcha, bo? Bo zacząłem tu streamować 5 lat temu, jest zajebiście i wolę tego nie zmieniać, żeby się przypadkiem nie spierdoliło. Dobre zagranie. Dzięki stary, najlepsze. W imię światłości. Dobre zagranie. No nie jest tak super kolorowo. Tak z ciekawości wiesz, jakieś mniejsze eventy, czy takie duże jak na przykład IM. Ale wolisz do czego? Światło gaśnie. Czekam na rozkazy. Z jakiej kategorii to pytanie? Czekam na rozkazy. Na hajs poleciał. No oczywiście, że tak, jak każdy normalny człowiek. To sobie biorę. To się zabije, to się zabije, to się zabije, to się zabije. Wolisz uczestniczyć? Pff, to mi obojętne. Nie, wolę takie duże eventy. Szczególnie jak występuję na scenie. Bo jak występuję na scenie i jest mały event, to jest mało osób i wtedy tak człowiek się czuje trochę kurwa jak... Czekam na rozkazy. Lekko, tak, nie na miejscu. A jak jest IM, to zazwyczaj jest więcej osób, więc ten już jest bardziej spoko. Czekam na rozkazy. Będzie strzelone. No bet. Czekam na rozkazy. Chwila, moment. Kurde, bo to kusi, no zagramy tak. Nawet kosztem tych. Nadal prowadzi współpracę z Play. Trwają perfraktacje aktualnie. Mm,
Czekam na rozkazy. Lubisz igrać z ogniem. O. Czekam na rozkazy. O. Tragedii nie ma. Mogło być lepiej. W imię światłości! Światło gaśnie. Ach, chyba już GG. No jak długo z nimi już współpracujesz? Od marca? Jak mi się podobają poczynania z Hearthstone'em, gra idzie w dobrą stronę. Obiecałem sobie, że nie będę narzekał na streamach, więc powiem tak. Nie do końca zgadzam się z ich polityką. Koniec jest bliski, a ty straciłeś zęby. Jak myślisz, tak warte kraftenia? No, myślę, że tak. Myślę, że tak. Czemu nie uważasz Gwinta za konkurencję dla HS-a? Znaczy, no jest konkurencją, tylko nie zbyt dużą. Udało mi się znaleźć to, o co mi chodziło. No, coś podobnego. Znaczy, w końcu zrobiłem po prostu z pamięci, co chciałem zrobić. A właściwie to zdjęcie na fanpage'u. Właściwie to zdjęcie na fanpage'u, a ktoś tam wkleił podobny obrazek. A w lekko nie będzie tak fajnie, by cię było zobaczyć. Panie, gdzie ja tam do jakichś tych programów? Może jak rozwinę mój super plan, który mam w głowie i wbiję 500 000 000 subów, to może kiedyś. Teraz to wiesz. Czym ci się nie podoba polityka HS-a, Blizzard względem HS-a? Niespecjalnie mam ochotę po raz kolejny o tym mówić, że tak powiem. Nie bój nic. Gra jest Sea of Thieves. Jakie wrażenie, czy będzie dobrą gierką? No na 10-15 godzin pewnie tak, później to raczej będzie nudna i wtórna. Tak myślę. Stary, dostajesz timeout za zapisanie na kolorowo i się pytasz, czy możesz napisać na kolorowo? To ja może pójdę sobie kanapkę zrobić. Duch rywalizacji. Czy gram jeszcze Fortnite'a? Nie wiem. I tak, i nie. Trochę pobiewam. Dlaczego sobie nie zgodziło ci się dać PS4? Bo się nie zgodziło. No. A dlaczego? To już niech pozostanie to między mną a Sony. Jaka jest moja ulubiona gra po HS-ie? Nie wiem. Pewnie coś w co nie gra w ogóle. Nope. Pomsta. To może dać winka. Cześć, kuflasty. Peper, 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 peper,
odrzucić Defile'a, ale jeżeli dobrze jeszcze to Defile nie zabija mi Lowteba i Pająka, a Pająk z Lowtebem to 10 damage'u plus broń 3 to 13. Więc jak nawet rzuci Defile'a, to go zabija. Jak myślisz, Green ma jakieś problemy z kreszującego przez rozrastaniem się? No, powiedzmy, że jest za trudny. O. Kim jestem? Nie twoja sprawa. Wyglądasz jeszcze do WoWa. Nie kupuj PlayStation 4, bo pozwalają grać na swoich myszkach i klawiaturach, sami niszczą swoją konsolę. Ale... Pozwól, że cię o coś spytam. Naprawdę uważasz, że jak napiszesz nie kupuj konsoli, to ja powiem, a nie, spoko, dobra, to nie kupuję. To tak, tak według ciebie to zadziała? W imię światłości! No but. Jakie mam staty tym rokiem? 4-1 15-5. Najgorzej. To jest jakiś inny paladyn? Czy ja nie grałem ostatnio? To już nie jest 24 godziny temu. Tu jest tylko 19 giel, what the fuck. Michał, działa. Już nie będę. Już nigdy więcej. Arthas! Kontra! Cześć, co mam do zrobienia? Wszystko coś ponagrywam. Może sobie coś ponagrywam. Musimy z Batą do biura podróży jechać. Tematy remontowe chyba na razie zwolnione ze wszystkich tych. Jeszcze trzeba panele. Aha, może jeszcze pojedziemy do mieszkania rozrysować sobie meble na podłodze. Profesjonalny system. Ale w sumie poza tym... Powolne. Już ja im pokażę! Czekam na mnie światłości! Przed dziwi mnie, dlaczego Gwint tak słabo się przyjął, biorąc pod uwagę, jak dobra ta gra. Już po... czas bety... coś było nie tak, bo oceny klucze były... Bo ceny klucze były kilkukrotnie niższe niż w przypadku HES, a z biegiem miesięcy popularność jeszcze bardziej spadła. No... W imię powiedzieć. Światłości! W imię światłości! Oporne góry! To walka! Biorąc pod uwagę, jak dobra to gra, to raczej twoje subiektywne zdanie. Bety było coś nie tak, bo ceny klucze były kilkukrotnie niższe niż w przypadku HES-a. No, klucze były za darmo, a w przypadku HES-a pochodziły po 800 zł. Z biegiem miesięcy popularność jeszcze bardziej spadła. No bo to nie do końca jest. Znaczy, to jest może fajna gra dla zapaleńców, ale ona jest przede wszystkim mega skomplikowana i wiesz... Nie jest takie, wiesz, rzucanie se kartami. O, rzucę se kartą, jedną, drugą, trzecią, fajnie jest. Tylko tamten... Może nieco większy poziom... skomplikowania gierki, nie? Broń w gotowości. O. Do walki. To nie counter spell. Do walki. W imię światłości. Do walki. Do walki. Ależ oczywiście. Gotowe. Plus że jest taka widowiskowa jak Hearthstone. W związku z czym cięży się ją ogląda. CD Projekt zmieniał tam zasady 500 razy. Już nie wiadomo w ogóle, na czym ta gra polega. Wiele powodów.
pierwsze mam na imię Mateusz, a nie Szymon. Zastanawiam się, czemu gracze konsolowi lubujący się w shooterach przechodzą na Xboxa. Weź pod uwagę, że może mnie to w ogóle nie interesować. Bo pomagają na przykład takim gierkom jak Overwatch blokować graczy, którzy na zwyczajnie świecie oszukują. PS4 nigdy tego nie zrobi, bo Hori, która produkuje te myszki i klawiatury, to ich firma, sami niszczą swoją konsolę. Do walki! Do walki! Do walki! I według ciebie ja powinienem nie kupować konsoli, bo uważasz, że oni sobie niszczą konsolę. No, okej, okay. Nie, to przekonałeś mnie, to kupię Xboxa jednak. Masz, ziomeczku, mam dobry humor, to tylko timeout na 24 godziny. Jak masz zamiar do kogokolwiek pisać w takim stylu, to idź na jakiś, nie wiem, czat, gdzie pozwalają. Win w przeciwieństwie do HS-a jest nieprzystępny dla casuali. No to w sumie to co chciałem powiedzieć, tylko w skróconej wersji. Ja umieram. Umieram pewnie. No nie, na bangu umrę. To nie do ciebie pisał. Wiem, że nie do mnie. Jakby pisał do mnie, to bym go zbanował. Ale nie życzę sobie, żeby ktoś się tak zwracał do kogoś innego na moim czacie. PlayStation nie miałem, ja chyba dwójkę. Hej, cześć. O, jednego pałka zostawię. Nie ten. A! Ten od konsoli. Okej. No niech będzie pan nożownik. Hopla! Czy sobie kupisz X-a czy PS-a? Nie no, Xboxa, no bo ten PlayStation się zabija. Jest konkretny termin wydania nowego dodatku? No będzie, jak Blizzard zapowie ten dodatek. Póki co go nie zapowiedzieli i mimo. A, niech będzie tak. Damage'u.
Zagramy takiego koleżkę. No, kampanie w gwincie to też fajne. Udają mi się rzeczy. Ze mną nie ma żartów. Twoja dusza będzie ciepła. I tyle. Za przygody dostajemy coś. Zależy za które. Arthas kontra Anduin. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Za Lordaeron. Nie, wrzucę zabić. Kto chętny na przygodę? No weźmy mocki. Graj sobie we dzbanku. Łopony. Jeśli się sprawuje jakieś uwagi na podstawie dłuższego użytkowania, zbieram się do kupna podobnej. Wyśmienicie. Znaczy, nie no, wyśmienicie. Po prostu wyśmienicie. Znaczy... Bardziej bym się zastanowił, wiesz, na ile ma sens to pytanie, nie? Przecież to zależy, to nie jest znówka samochód. Tylko jakiś tam używek. I to wiesz, dużo zależy od tego, jaki sobie egzemplarz kupisz, nie? Jak sobie kupisz jakiś środ po 15 wypadkach, no to prawdopodobnie nie będzie zbyt dobry. Jak sobie kupisz jakąś dówkę, igłę nieśmiganą, niespotykaną na świecie od babci, która w ogóle nim nie jeździła, to pewnie będzie zajebisty, nie? Że może być, pewnie będzie. Więc to wszystko zależy od tego. Zagram najpierw to. Wszystko zależy od tego, co kupisz, nie? Ja akurat się trochę najeździłem i trochę tych Audis pooglądałem, żeby nie kupić jakiegoś szrota. Tylko coś, co jest no, w dobrym stanie. Bardziej przypadło mi do gustu Fortnite. Owerpubg. Czy mógłbyśmy wyjaśnić, czemu grasz rankingi Wild? Dla rozmaczenia, czy w czasie eventu postanowiłeś skupić się na Wild? Może dlatego, że gram Wild od... Omen, omen, paru miesięcy. Nie wiem, nie, znaczy... No nie. Uważasz, że dobrym pomysłem jest zrobić sobie zestaw Giantów i robić misję dnia na Wildzie Giant deckami? Nie. Robić misję to nie jest problem jakimkolwiek takim. Nie uważam, że był sens kraftować 8 epików po to, żeby zarobić jakieś questy. Dobierz. Pokażę im. Już ja im pokażę. Broń w gotowości. Światło gaśnie. Ale szczerze. No graj. Ktoś jest ranny?
No. I co tam poziomek? Oszczeraczki Ninio. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak. Zrobimy tak, graj. Oh my god. Chyba dzisiaj się skończę wcześniej streamer. Bo jakby na to nie patrzeć, gdzieś mi się zaczęło ziewać. Aha, no tak, bo dzisiaj się znowu jestem. Kurde, chodzi mi po głowie taki szalony plan, skończyć stream i iść od razu spać. Nie robić totalnie nic. Kliknąć wyłącz, wyjść z psem i iść spać. Catch wyjdzie. Raczej wątpię. Raczej wątpię, że coś z tego wyjdzie. Dobra. Zrobimy sobie taki motywik, tu gramy za trzecich, tutaj za szósteczkę, no i graj kartofelkę. DK98RR. Życzę ci, żebyś się wyrobił z prawkiem przed majem, kwietniem, czerwcem. Chyba od roku mnie nie było za zapisanie inżynierki. No to też gram se Wildo od dawna. Trzymam wszystkie dostępne skarcioszki, powiedzmy. Powiedzmy, że to. Trzeba dostanąć do z Breakerem. Jest to możliwe niestety. Co ty robisz po streamie? Zależy od dnia. Cześć Hades. Różne rzeczy. Czasem się też przeglądam. Szukam inspiracji. Szukam motywacji. Płaczę nad swoim życiem. Chcesz żyć wiecznie. Rozpaczam nad różnymi rzeczami. Cieszę się z różnych rzeczy. Leję piwo i coś tam robię. Mam wiele zainteresowań post-streamowych. Ale walczymy dalej. Dlaczego w większości deków token agropala nie ma werbunku? Głównie dlatego, że w standardzie werbunku nie ma, bo werbunek jest w dziczy. A w dziczy zazwyczaj jest raczej ta karta. Masz jakiś serial, który z czystym sumieniem możesz polecić do oglądania? Mam. Przyjaciele. Artas kontra Jaina. To szalenie. Za Lordaeron. Za Lordaeron. A niech będzie tak. Mam pytanko, co można grać w Secret Magu zamiast lokajów? Polecam ci budżet Secret Maga, którego nagrałem na YouTube'a w styczniu. Będę... Znaczy obejrzeć tamten film w sensie. No masz, pana strzelca.
Czemu zabiłeś mi rubaszkę? Kurde, może poszedłem sobie kanapkę zrobić. To brzmi jak jakiś zalążek jakiegoś planu. O krap. Dobra, kij wezmę te dagery. Jest jakiś twój film na kanale, który lubisz najbardziej? Pewnie jakiś jest, ale w sumie to nie oglądam, więc nie wiem. Na pewno nie jest to film z Headstone, a bardziej jakiś JRL, ale nie wiem, co ja tam nagrywałem, czy pamiętam. Ojojojojoj. Ależ oczywiście. Jak możesz zabić Miamany, to zabij Miamany. Batką Refika The Best. Możliwe. Gaśnie, ale walczymy dalej. Zróbmy tak. To sobie możemy tam dalej go strajkować. Łocie, wujek! No to niezły. Zjada z sekretów. No i tala to ja tu nie widzę. Ze stworzę większą armię po prostu. Tego nie przewidziałem trochę. To może być bolesne. Doktor Boom. Okej, czyli nie ma Flame Strike'a. To dobry znak. A rzekłbym, że nawet bardzo dobry znak. Spóźniłam się! Spóźniłam! 15 dmydru. Za stworzycieli! W imię światłości! Piu, piu, piu. 3-2-0, witaj Mateo. No, siemka. Siemka, ściemka, elo piątka. W filmach nie mówisz co można dać za waletów, tylko że tak sporo traci. Ziomek, ale w tym deku nie ma lokai, czy tam lokajów, niestety nie wiem, jak to się zmienia. To drogą dedukcji może...